Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Serdecznie zapraszam na informacje dnia. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych zarekomendowała przyjęcie uchwały o sprzeciwie wobec relokacji migrantów. To wzmocni sprzeciw rządu na forum Unii Europejskiej. Francuskie lub niemieckie media regularnie informują o niebezpiecznych incydentach wywołanych przez migrantów. Problem przeraża mieszkańców, a przywódcy szukają rozwiązania. W ubiegłym tygodniu Rada Unii Europejskiej zgodziła się na przymusową relokację migrantów. Projekt Komisji Europejskiej przegłosowano większością kwalifikowaną, nie uwzględniając sprzeciwu Polski i Węgier. Doszło do złamania traktatów, podkreśla profesor Tomasz Grosse. Zgodnie z traktatem, z artykułem 79, państwa członkowskie powinny decydować jednomyślnie, dlatego że polityka w tej sprawie jest domeną państw członkowskich. Zapisy projektu nałożą na unijne państwa obowiązek przyjęcia określonej liczby migrantów. W przypadku sprzeciwu za każdą nieprzyjętą osobę państwa zapłacą karę 20 tysięcy euro. Unia po raz kolejny prowadzi politykę nacisku. Po raz kolejny Wspólnota Europejska próbuje narzucić nam przymusowe działanie różnego rodzaju. Były przymusowe zamknięcia kopalń, groźby dużych kar pieniężnych, które płacimy. Podkreśla politolog Marcin Drewa. Polski rząd zapewnia, że nie dopuści do przyjęcia przymusowej relokacji. Partia rządząca przygotowała specjalny projekt uchwały. Nie zgadzamy się, aby państwo polskie ponosiło koszty społeczne i finansowe błędnych decyzji innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Polityka otwartych drzwi, którą forsowały w ramach Unii Europejskiej Niemcy, łamiąc traktaty, okazała się dużym błędem. Uchwała wspomoże działania rządzących, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. To wprowadza mechanizm, jak nie przyjmiesz, to musisz płacić i de facto skończy się to na płaceniu. Zobowiązujemy rządu stanowczego sprzeciwu wobec takiej polityki Unii Europejskiej. Projektem uchwały zajęła się Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Opozycja przekonuje, że jest przeciwna relokacji, ale uchwała w obecnej sytuacji jest zbędna. Ta sprawa jest zadecydowana, wy nie byliście w stanie jej załatwić. Nie jesteście w stanie nic załatwić w Unii Europejskiej, co byłoby zgodne z polskim interesem narodowym. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk przypomniał, że rząd Ewy Kopacz już raz poparł relokację migrantów w 2015 roku. Opozycja musi wyciągać wnioski. Liczę oczywiście, że po 8 latach Platforma Obywatelska i jej politycy są pewnie o różne rzeczy mądrzejsi, wyciągają wnioski z popełnionych błędów. Sądzę, że nie warto ryzykować i sprawdzać, jaka będzie powtórka. Stanowiskiem Rady Unii Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji migrantów zajął się Parlament Europejski, mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Decyzja ma zapaść do wiosny przyszłego roku, tak aby wprowadzić to prawo od nowej kadencji Komisji Europejskiej, czyli od lipca 2024. Trzeba zrobić wszystko, aby to zablokować. O przymusowej relokacji dziś debatowano na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Sprzeciw Polski w sprawie migracji wyraził europoseł Patryk Jaki. To wcale nie jest nic wspaniałego, ale więcej gwałtów, przestępstw, wydatków na bezpieczeństwo. Polski rząd zapowiada szukanie kolejnych państw sprzymierzeńców w walce o odrzucenie pomysłu relokacji. Za przymusowym rozmieszczeniem imigrantów w krajach unijnych jest większość państw, w tym Niemcy i Francja, co ich przywódcy wyrazili podczas poniedziałkowego spotkania Trójkąta Weimarskiego. Musimy się zorganizować, nie możemy zablokować się na kraje pierwszego przybycia migrantów. Jeżeli chcemy, żeby wszyscy uchodźcy byli rejestrowani, żeby była procedura w miejscu dotarcia, to państwa muszą być solidarne. Narzucanie przymusowej relokacji skrytykował prezydent Andrzej Duda. Jak przypomniał, w Polsce na stałe przebywa 2 miliony ukraińskich uchodźców. Ta liczba wciąż rośnie. Sami nie otrzymaliśmy jakiejś specjalnej pomocy, zwłaszcza ze strony instytucji Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że teraz w Unii Europejskiej żadna instytucja nie wpadnie na pomysł, żeby karać nas. Przymusowe umieszczanie imigrantów w poszczególnych krajach to naruszenie ich wolności. Nawet jeśli migranci trafią do Polski, to będą chcieli wrócić do Niemiec czy Francji, zaznacza prawnik Piotr Gaglik. Dlatego, że socjal niemiecki jest lepszy niż polski. Czyli to nie jest tylko to, że przymusza się państwo polskie. Przymusza się również tych migrantów. Solidarność nie może się opierać na przymusie.
Zaproponowane przez Unię limity przyjęć migrantów i kwoty kar mogą rosnąć, mówi profesor Marcin Szewczak. To może doprowadzić do tego, że Polska bezwolnie stanie się państwem, które nie będzie miało wpływu na to, co dzieje się w jego granicach. Na początek Polska może być zmuszona do przyjęcia około 1900 migrantów lub zapłacenia kary w wysokości 40 milionów euro. Platforma Obywatelska atakuje Szymona Hołownię i PSL za konsultacje z udziałem Prawa i Sprawiedliwości na temat przyszłości edukacji. Eksperci podkreślają, że Donald Tusk próbuje podporządkować sobie całą opozycję przed jesiennymi wyborami. Czy ta sytuacja ostatnia z Szymonem Hołownią, te konsultacje z PiS-em łamią wasze zaufanie wobec tego partnera? Wie pan, to by wymagało godzinnych komentarzy. Tak, marszałek Senatu Tomasz Grodzki komentuje konsultacje na temat polskiej edukacji zorganizowane przez Polskę 2050 i PSL, w których uczestniczyło także Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się pomysłem dziwnym, aczkolwiek odważnym. Życzę kolegom powodzenia. Może przekonają do czegoś pana Rzymkowskiego. Szczerze wątpię, ale życzę powodzenia. Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone wszystkie ugrupowania polityczne. Lewica oraz Platforma Obywatelska nie były zainteresowane dialogiem z partią rządzącą. Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów. Trzecia droga, czyli Koalicja Polski 2050 i PSL-u, chciała ponadpartyjnego porozumienia w sprawie ustawy reformującej system edukacji. Trzecia droga proponuje dzisiaj 3% PKB na zwiększenie subwencji oświatowej. To da łącznie 6% PKB na edukację. I to jest coś, co musimy jako politycy zrobić ponad podziałami. Po konsultacjach, na których stawił się wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, na Szymona Hołownię wylała się fala krytyki. Opozycja, związane z nią media i zwolennicy Donalda Tuska nie zostawili na liderze Polski 2050 suchej nitki. Zarzucają mu spoufalanie się z rządzącymi i rozbijanie opozycji. Szymon Hołownia szuka po prostu dzisiaj jak zwiększenia swojego poparcia, które zaczęło spadać. Szymon Hołownia przekonuje, że wrzucanie opozycji do jednego worka nie służy żadnej z liberalno-lewicowych partii. Jeżeli ktoś dzisiaj chce lansować tezę, że opozycja ma mieć tylko jedną twarz, Platformy Obywatelskiej, to jest w błędzie. To nie pierwsza sytuacja w ostatnim czasie, kiedy Platforma Obywatelska próbuje osłabić pozycję Szymona Hołowni i PSL-u. Podczas marszu 4 czerwca w Warszawie, organizowanego przez Donalda Tuska, liderzy Trzeciej Drogi nie zabrali głosu. Byli natomiast atakowani w tłumie przez zwolenników PO. Doktor Piotr Gawryszczak wskazuje, że ataki na Trzecią Drogę są próbą siłowego zjednoczenia opozycji pod sztandarem Platformy Obywatelskiej. Podział na opozycji jest i on będzie się pogłębiał jeszcze przed wyborami i nawet pomimo tego, że pakt senacki zafunkcjonuje być może, to jednak jeśli chodzi o wybory do Sejmu, nie będzie tej jednej listy, o której marzy Donald Tusk. Szef Platformy chciał, aby cała opozycja z wyłączeniem Konfederacji wystartowała z jednej listy w jesiennych wyborach parlamentarnych. Aprobatę dla tego pomysłu wyraziła tylko Lewica. Czy Jarosław Kaczyński wróci do rządu? Takiej możliwości nie wyklucza szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną do końca czerwca. Rok temu prezes Jarosław Kaczyński odszedł z rządu. Od października 2020 roku pełnił w nim funkcję wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Jednym z zadań prezesa Kaczyńskiego było przygotowanie ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa, która stwarza podstawy dla budowy polskiej armii. Polskiej armii, która będzie w stanie odeprzeć nawet najgroźniejsze ataki, która będzie w stanie wypełnić swój podstawowy obowiązek. Obowiązek właśnie obrony ojczyzny, skutecznej obrony ojczyzny. Jak się okazuje, w najbliższym czasie możliwy jest powrót prezesa Prawa i Sprawiedliwości na Aleje Ujazdowskie. Nie jest to żadna jeszcze oficjalna wiadomość, więc poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki jako powód powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu wymienia wzmocnienie gabinetu Mateusza Morawieckiego, ale nie tylko.
dyscyplinowanie prac rządu w tych ostatnich miesiącach przed kampanią. Chcemy uniknąć takiej sytuacji, że poszczególne resorty jakby działają trochę w oderwaniu od całości. Chodzi też zapewne o złagodzenie konfliktów, jakie pojawiają się między premierem Mateuszem Morawieckim a poszczególnymi wicepremierami oraz między szefem rządu a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Sam premier oszczędnie komentuje możliwość powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. To jutro oczywiście będziemy dyskutować o tym na prezydium Komitetu Politycznego i potem zakomunikujemy, jakie są nasze decyzje. Powrót do rządu Jarosława Kaczyńskiego to przedwyborcze wzmocnienie i rządu, i Prawa i Sprawiedliwości, mówią politycy opozycji. Pożar na pokładzie Prawa i Sprawiedliwości. Boi się porażki wyborczej pan Morawiecki, boi się PiS, potrzebne ostatnie koło ratunkowe. Chce mieć tutaj nadzór w rządzie, ale też pewnie chce, żeby przed wyborami jego pozycja była silniejsza. Wiele na to wskazuje, że Jarosław Kaczyński ponownie zostanie wicepremierem. Będzie piątym obok Piotra Glińskiego, Jacka Sasina, Mariusza Błaszczaka i Henryka Kowalczyka zastępcą premiera Mateusza Morawieckiego. Wojsko Polskie zostanie wyposażone w co najmniej 24 wozy Baobab K. To pojazdy minowego narzucania, które mają stanowić element odstraszania potencjalnego agresora, mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To jest bardzo dobra wiadomość, że po raz kolejny możemy się spotkać tu w Hucie Stalowa Wola. Minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak podpisał umowy na dostawę pojazdów Baobab K dla Wojska Polskiego. Pojazd minowego narzucania jest właśnie taką nowoczesną bronią, jest taką bronią, która stanowi bardzo ważny argument w naszej polityce odstraszania agresora. Sprzęt został zaprojektowany i zbudowany przez polskich inżynierów. Na podwoziu Jelcza znajduje się 6 wyrzutni. Pojazd zdolny jest do ustawienia 600 min przeciwpancernych w bardzo krótkim czasie. To najnowocześniejszy tego typu sprzęt wojskowy na świecie, mówi były szef Wojsk Aeromobilnych, generał brygady Dariusz Wroński. Może postawić zaporę w pasie 25 metrów do 2 prawie że kilometrów. Porusza się w terenie lesisto-jeziornym, również w terenie trudno dostępnym. Wojsko Polskie zostanie wyposażone w co najmniej 24 zestawy pojazdów Baobab K. Umowa oprócz wozów, wyrzutni i min zawiera także pakiet logistyczny i szkoleniowy. Wartość zamówienia wynosi nieco ponad 500 000 000 zł. Sprzęt trafi do polskiej armii w latach 2026-2028. Rosjanie nie zaprzestają ataków na obiekty cywilne na Ukrainie. Wojska rosyjskie ostrzelały Odessę. Są zabici i ranni. To była kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Ukrainy. Rosjanie ostrzelali Odessę kalibrami. Pociski uszkodziły centrum biznesowe, placówkę edukacyjną, kompleks mieszkalny oraz magazyn jednej z sieci handlowej. Pożar uszkodził także pobliskie budynki. 3 osoby zginęły w rosyjskim nocnym ataku na Odessę. Rosjanie zaatakowali miasto 4 rakietami kalibr. Czytamy w komunikacie ukraińskiego wojska. Ofiar może być jednak więcej, bo pod gruzami znajdują się ludzie. A teraz szedł tu na umycie i opiec, żeby pojeść. Szedłem tam, żeby się umyć i zjeść coś jak zwykle, ale kiedy przyszedłem, zobaczyłem, że połowa domu zniknęła. Wszystkie okna zostały wysadzone. Pół doma, gdzie ściokło powylitali. Ukraina uruchomiła obronę powietrzną. W nocy z wtorku na środę obrona powietrzna zestrzeliła nad Ukrainą 3 rakiety manewrujące kalibr i 9 dronów Shahid. Poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Do ataku doszło z okolic Morza Czarnego i ze wschodniego brzegu Morza Azowskiego. Rosjanie ostrzelali dziś także Kramatorsk oraz Kostiantyniwkę w obwodzie donieckim. Śmierć poniosło 2 mieszkańców Kramatorska i 1 cywil w Kostiantyniwce. W pierwszej z tych miejscowości całkowicie zniszczono co najmniej 5 prywatnych domów i uszkodzono około 20. W Kostiantyniwce zrujnowane zostały 2 budynki mieszkalne, a uszkodzonych 55. Pociski rakietowe wroga trafiły także m.in. w gazociąg i sieci elektroenergetyczne.
napisał gubernator obwodu donieckiego. To właśnie w tym miejscu trwają najbardziej intensywne walki. Rośnie też liczba ofiar powodzi spowodowanej przez wysadzenie tamy na Dnieprze. Rosjanie cały czas próbują przekształcić okupowany Melitopol na południu Ukrainy w węzeł logistyczny na potrzeby frontu. Doszło tam do eksplozji na linii kolejowej. Wykoleiło się 5 wagonów przewożących skradzioną rudę żelaza. Ukraińcy wyzwalają kolejne tereny spod rosyjskiej okupacji. Minionej doby na kierunku bachmuckim i zaporowskim posunęli się naprzód o kilkaset metrów. Prezydent Wołodymyr Zełenski dziękował żołnierzom za ich bohaterską postawę. Ja dziękuję wam wszystkim, kto zaraz w boju. Kto zachęca i prosuwa w przód nasze pozycje. Dziękujemy wszystkim, którzy walczą, którzy chronią i wspierają nasze pozycje, na przykład sektor Bachmut, to w szczególności żołnierze 80. Wydzielonej Brygady Ukraińskich Sił Powietrzno-Szturmowych. W różnych obszarach odbywa się ruch do przodu. Dziękuję za niezwykłą odwagę. Dywizje Tawri w warunkach niezwykle zaciętych walk, w warunkach przewagi lotniczej i artyleryjskiej okupantów posuwają się naprzód. Dziękuję wam, żołnierze, dziękuję za każdy krok i za każdy metr uwolniony od rosyjskiego zła. Jutro w Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów obrony państw NATO. Do wydarzenia odniósł się sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Wyraził przekonanie, że przywódcy państw NATO, którzy zgromadzą się na lipcowym szczycie w Wilnie, dadzą jasno do zrozumienia, że przyszłość Ukrainy jest w sojuszu. My, ministrowie obrony, spotykamy się w momencie, gdy Ukraina prowadzi poważną kontrofensywę. Jest jeszcze wcześnie i nie wiemy, czy będzie to punkt zwrotny w wojnie, ale widzimy, że Ukraińcy robią postępy i wyzwalają więcej ziemi. Wiemy, że im więcej zdobyczy osiągnie Ukraina, tym silniejsza będzie jej pozycja przy stole negocjacyjnym. Stoltenberg dodał też, że NATO musi robić więcej w zakresie standaryzacji amunicji i sprzętu. Tematem z Ukrainy kończymy to wydanie informacji dnia. Serdecznie zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.